Witam Państwa bardzo serdecznie. Flacha 13 w trzecim sezonie. Jako iż Rasnow debiutuje w zawodach rangi Puchar Świata, tak i ja debiutuję jako prowadzący całej flaszki. Zanim jednak przejdziemy do odpowiedzi na Wasze pytania, analizy i tak dalej, to zapraszam Was bardzo serdecznie na fanpage Flaszka dla Morgensterna oraz Ski Jumping TV, gdzie znajdziecie najświeższe newsy i treściwe materiały, podcast Umelona, gdzie bodaj w 11 odcinku debiutowałem, oraz moje media społecznościowe, Twittera, Facebooka, a także na platformę do donatowania. Wszystkie najważniejsze linki znajdziecie w opisie, a teraz jedziemy do odcinka. A teraz przechodzimy do odpowiedzi na Wasze pytania. Antek Szymanowski pyta: kobiety będą skakać podczas Mistrzostw Świata w Oberstdorfie na skoczni dużej. Czy można się spodziewać, że będą one startować na dużej skoczni podczas Igrzysk Olimpijskich? Na pewno nie na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie, gdyż są już ogłoszone nowe dyscypliny na tych igrzyskach i nie ma tam takiej konkurencji, ale kto wie, co będzie podczas zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2026 roku we Włoszech. Filip Sobala pyta: czy dobrze, że Freund wrócił do Pucharu Świata? Bardzo dobrze, że wraca. Jest to skoczek starej gwardii, których tak naprawdę za dużo nie ma. Jedynymi są to Aman, Stoch, Kołdelka czy Ito. I taki Freund wracający na najwyższy poziom jest swego rodzaju urozmaiceniem dla młodych skoczków. Ja osobiście cieszę się, że udało mu się uporać z tyloma kontuzjami i wrócić na najwyższy poziom. A jak mu wyjdzie, to zobaczymy. Robert Zając pyta. 1. Jakie zmiany wprowadziłbyś po odejściu Waltera Hoffera w skokach narciarskich? Ogarnąłbym przeliczniki za wiatr boczny, wymieniłbym sedlaka na przykład Mirana Tepesza oraz zdecentralizowałbym skoki narciarskie, czyli dałbym większe szanse zawodnikom na przykład Estonii, Szwecji czy Słowacji oraz zezwoliłbym na wyłożenie igielitem skoczni mamucich, no wiadomo, zrobiłby to kto chciał. Zacząłbym oficjalnie notować rekordy świata, zobligowałbym do zamontowania sztucznego oświetlenia na każdym mamucie oraz dążyłbym do powiększenia każdej skoczni, a także dałbym więcej konkursów na skoczniach normalnych. Drugie pytanie, czy twoim zdaniem jest jeszcze coś w ogóle, co wygramy w tym sezonie? Tak, życzę sobie i nam wszystkim, aby Kamil wygrał Mistrzostwo Świata w lotach narciarskich w jego ulubionej planicy, gdzie warto wspomnieć, poznał swoją żonę. Skoro nie ma już szans na kryształową kulę oraz na małą kryształową kulę, to niech skupi się w 100% na Mistrzostwach Świata w lotach i zawalczy o ostatnie trofeum, którego w swojej karierze jeszcze nie ma. I tak uważam, że właśnie tam Kamil Stoch będzie groźny i że miejmy nadzieję wygra. Trzecie pytanie, co sądzisz o słowach Pernisza o polskiej młodzieży? Mówi dobrze i z sensem. Dla tych, co nie wiedzą, powiedział, że spora grupa młodzieży potrzebuje impulsu i należy stopniowo wprowadzać młodych do światowej czołówki, aby nabrali doświadczenia. 4. Czy skocznia do lotów w Polsce będzie kiedyś w ogóle wybudowana, choć za pół wieku? Jeśli będą wymogi i warunki, to kto wie, może kiedyś taka skocznia powstanie. Lecz jak tu zaznaczasz, za pół wieku, to wówczas skocznie mogą zupełnie inaczej wyglądać. I może to na przykład taki Harachow, najmniejszy mamut na świecie, będzie skocznią dużą, przy czym na planicy będziemy mogli już latać po 280 metrów. I nawet budując skocznię mamucią w Polsce na tamte czasy, będzie ona skocznią dużą. Jest to naprawdę ciężkie do wyrokowania. Radek Matyjakowski pyta: czy według ciebie kiedyś w Polsce będą jeszcze Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym? Jestem w tej kwestii dobrej myśli, ponieważ buduje się najnowocześniejszy ośrodek sportów zimowych w Jakuszycach. Byłem ostatnio i widziałem, że postępy są ogromne i powoli wyrastają pierwsze segmenty budowy, co opisałem na moim prywatnym Facebooku. Jeśli ta inicjatywa dojdzie do skutku, a dojdzie, bo jest popierana przez władze Dolnego Śląska i PZN, to nie dość, że będziemy mieli najnowocześniejszy ośrodek sportów zimowych w Europie, to jeszcze szanse na organizację Mistrzostw Świata wzrosną. Problem w tym, że na Dolnym Śląsku nie ma skoczni z homologacją. Wiadomo, jest skocznia Orlinek w Karpaczu i Krucza Skała w Lubawce, które przy niedużym nakładzie sił i kosztów mogłyby gościć wielkie imprezy, jednak nie ma o tym myśli. W Zakopanem natomiast w złym stanie są trasy biegowe. Ale za to są skocznie, które poza Wielką Krokwią są w gruntownym remoncie. Jeśli miałoby się to odbyć, to najlepiej byłoby rozegrać biegi w Jakuszycach, gdzie był przecież Puchar Świata, a skoki w Zakopanem. Myślę, że może się to udać i nie ukrywam, że chciałbym dożyć takiej imprezy w swoim ojczystym kraju. Dawid Kurkowski pyta: jak sądzicie, czy Arti Aigro jest jakąś nadzieją dla estońskich skoków? Tak, jest to młody i perspektywiczny skoczek, który na kulm w tym sezonie, a w zeszłym sezonie w treningach w planicy, pokazał, że potrafi latać i się nie boi. Jeśli w Estonii zostanie pobudzona infrastruktura skoków narciarskich i powstaną kolejne obiekty, to będzie o to zdecydowanie łatwiej. A patrząc na samego Aigro, to tak, jest to nadzieja, która może przynieść sukcesy. Bezapelacyjnie jest to talent, który należy dobrze oszlifować i dać mu się spokojnie rozwijać. Bez tego zostanie zmarnowany. Aleksy Stawiarski pyta: czy w planicy będą odległości powyżej 250 metrów?
Tak, bez wątpienia, jeszcze nie raz ujrzymy lot ponad 250-metrowy w planicy. Moim zdaniem to tam prędzej czy później powróci rekord świata, gdyż w Vikersund obiekt jest podkopywany, przez co loty ponad 250 metrów stają się coraz trudniejsze. Planica natomiast ma spokojne rezerwy, nawet do 255 metra, a nawet odrobinę dalej. Więc absolutnie tak. Jeśli jury pozwoli i wiatr również, to nawet na Mistrzostwach Świata w lotach zobaczymy dalekie loty. Mało to, kto wie, czy skocznia za kilka lat nie zostanie przebudowana na jeszcze większą, gdyż ma jeszcze spokojne rezerwy nie tylko na lądowanie, tak jak jeszcze wcześniej wspomniałem, tylko nawet na większą przebudowę. Więc kto wie, czy planica nie będzie pierwszą skocznią, na której loty powyżej 250 metrów będą po prostu normą. Dawid Koziński pyta: jak myślisz, którzy skoczkowie mogą zakończyć karierę po tym sezonie? Myślę, że po tym sezonie może zakończyć karierę czterokrotny mistrz olimpijski Simon Amann, który coraz częściej o tym mówi i oręduje, że odczuwa trudy każdego skoku. Czeski lider Roman Kołdelka, który powiedział przed sezonem, że będzie skakać w tym sezonie tak, jakby to był jego ostatni. Oraz legenda japońskich skoków narciarskich, weteran Noriaki Kasai, chociaż on zapowiada, że nie ma zamiaru kończyć. Sądzę jednak, że po tym sezonie nie będzie takiego boom, jak był w zeszłym sezonie, który po prostu zakończyło kariery ponad 20 skoczków. Monika Kowaliszyn pyta: jakie najmocniejsze strony musi mieć następca Waltera Hofera? Przede wszystkim mocną głowę, ducha sportu i sprawiedliwości, a także odwagę, aby konkursy nie były nudne, a sam pozwalałby na dalekie loty. Flacho News, Mateusz Stów, dzień dobry i zaczynamy. Wszyscy się tego spodziewali, nie będzie turnieju Planica 7 w 2020 roku. Turniej ten po raz pierwszy rozegrano w 2018 roku i jego triumfatorem został Kamil Stoch, nagrodę otrzymując nagrodę pieniężną w wysokości 20 tysięcy franków szwajcarskich oraz nieco archaiczny rower. W 2019 roku Planica 7 zdobył dominator sezonu 2018-2019 Japończyk Ryoyo Kobayashi. Do klasyfikacji generalnej cyklu zliczane są noty punktowe uzyskane przez zawodników podczas 4 dni rywalizacji na mącie i skoczni, czwartkowych kwalifikacjach oraz piątkowych, sobotnich i niedzielnych seriach konkursowych. W tym roku Planica zorganizuje 26. Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich. Mimo iż układ zawodów pozwoliłby na rozegranie mini turnieju z zachowaniem wszelkich zasad, jednak organizatorzy zmagań w Planicy podjęli decyzję o nieorganizacji cyklu w tym roku. Postanowiliśmy, iż w tym roku Planica 7 nie zostanie rozegrany, krótko stwierdza Mateusz Persin z Komitetu Organizacyjnego Mistrza Świata w Planicy. Planica 7 ma powrócić do kalendarza Pucharu Świata w sezonie 2020-2021, kiedy to finał sezonu również powróci do Słowenii. Bez konkursu najlepsze 30 na koniec sezonu w Vikersund, powód cykl Rower. Jak dobrze wiemy, ostatni konkurs zawodów rangi Pucharu Świata będzie rozgrywany na mocie i skocznie w Vikersund. Jest to spowodowane posezonowymi mistrzostwami świata w lotach w Planicy. Nie jest to jedna komplikacja w związku z zakończeniem Pucharu Świata na Vikersund Bucket. W tym sezonie równolegle będzie się kończyć Puchar Świata oraz cykl Rower. Problem w tym, że oba cykle mają odmienne regulaminy. W regulaminie Pucharu Świata, patrząc na punkt drugi, podpunkt drugi, podpunkt czwarty, pierwszy, a paragraf 12, widzimy zasadę o treści. W finałowym konkursie indywidualnym sezonu Pucharu Świata na skoczni normalnej, dużej lub mamuciej uczestniczy wyłącznie najlepsza 30 zawodów klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Problem w tym, że regulamin Rower, który zakłada standardowy system kwalifikacji plus konkurs dla najlepszej 40 tychże kwalifikacji. O samym sporze wypowiedział się ustępujący tego stanowiska dyrektor Pucharu Świata Walter Hofer. Konflikt regulaminów został już rozwiązany. Grupa koordynująca FIS do spraw skoków narciarskich podjęła decyzję, iż w tym roku zostanie rozegrany wyjątek i podczas finowego konkursu w Vikersund za obowiązujące zasady przyjmujemy turnieju Rower, oznajmia Walter Hofer. Warto przypomnieć, że tylko 3 razy ostatni konkurs sezonu odbył się standardowo, dwukrotnie w Oslo w 2004 i 2010 roku oraz na Bloodkowej Velikance w roku 2014. Severin Freund powraca do Pucharu Świata. Severin Freund powraca do niemieckiej kadry A po wielu kontuzjach, które nękały go przez ponad 3 lata. Po powrocie Niemca zdecydowały treningi w słowiańskiej Planicy, gdzie mierzył się ze swoim kolegą Richardem Freitagiem. Trenerzy postawili na zdrową rywalizację i ogłosili, że kto będzie lepszy, ten pojedzie do Rasnowa. Już teraz wiemy, lepszy okazał się triumfator Krzysztofowy Królik w sezonie 2014-2015. Sam zawodnik przyznaje: już czas. Bardzo się cieszę, że mogę poinformować, że jestem z nami na Pucharze Świata w Rasnowie. Treningi idą coraz lepiej i jestem gotowy na następny rok. Do zobaczenia w weekend, mówi 22-krotny zwycięzca. To by było na tyle. Po więcej informacji zapraszamy do Flaszki dla Morgensterna oraz na Ski Jumping TV. U nas to wszystko. Dziękuję i do widzenia. Wszystko, wszystko.
Całą zabawę rozpoczęliśmy już czwartek kwalifikacjami. Wiał bardzo mocny wiatr, a jako iż skocznia w Rasnowie nie posiadała oficjalnego rekordu skoczni, tak nieuniknione było, że go posiądzie. Pierwszym rekordzistą został Halvor Egner Granerud, skaczący 97 metrów, natomiast chwilę później poprawił go Markus Enzenbitter, który skoczył na odległość 101 metrów i to on po kwalifikacjach został rekordzistą skoczni. Na starcie stanęło 57 zawodników, 7 Polaków, 6 Polaków weszło do konkursu, jednak do tego przejdziemy zaraz, chociaż już w tym momencie warto wspomnieć, że kwalifikacje Paweł Wąsek przegrał o mityczną 1/10 punktu ze Słoweńcem Jurijem Tepeszem. Przejdźmy teraz do biało-czerwonych. Polacy. Paweł Wąsek 81 metrów i 51 miejsce, ostatnie miejsce właśnie tak jak wspomniałem, nie dające kwalifikacji. Jakub Wolny 89 metrów z kwalifikacją, 22 miejsce. Aleksander Zniszczał 84,5, 38 miejsce, jest kwalifikacja. Klemens Murańka 30 miejsce, 85 metrów, jest kwalifikacja. Piotrek Żyła 11 miejsce, 95 metrów, kwalifikacja. Dawid Kubacki 95 metrów, 6 miejsce oczywiście z kwalifikacją oraz Kamil Stoch, druga odległość dnia 99 metrów, 7 miejsce w kwalifikacjach. Zapytacie dlaczego? Ano dlatego, że Kamil Stoch po wylądowaniu podparł swój skok, przez co nie wygrał tych kwalifikacji, bo gdyby go nie podparł i dostałby noty nawet ze swoje po 18 punktów, wygrałby te kwalifikacje. A całe kwalifikacje wygrał Mariusz Lindvik z Norwegii przed Stefanem Kraftem o 1/10 punktu, a na trzecim miejscu uplasował się rekordzista skoczni Markus Eisenbichler. Zdyskwalifikowany został młodziutki Rosjanin Ilya Mankow, co ciekawe mój rocznik 2003. W piątek daliśmy dominację Karla Geigera. Dominator skoczni normalnych triumfuje, można powiedzieć. Trzecia wygrana na 3 rozegrane konkursy na skoczniach normalnych. Warto wspomnieć, że w konkursie mieliśmy 3 Polaków w czołowej dziesiątce. Ale po kolei. Tak jak już wcześniej wspomniałem, konkurs wygrał Karl Geiger po 2 skokach na odległość 100 metrów. Drugie miejsce zajął Stephen Laie po skoku w pierwszej serii na odległość 99 metrów, a w drugiej na odległość 97,5 metra. Trzecie miejsce przypadło Stefanowi Kraftowi, 98,5 metra w pierwszej serii, 97,5 w drugiej serii. Różnica między Stefanem Kraftem a Stefanem Lajem wyniosła zaledwie 0,2 punktu. Ale przejdźmy teraz do naszych reprezentantów. Aleksander Zniszczał w pierwszej serii skoczył 90 metrów i uplasował się na ex aequo 30 lokacie. Klemens Murańka 87,5 i poza czołową 30. Jakub Wolny 91 metrów, środek dokładnie 21 miejsce. Piotr Żyła 95 metrów, 11 pozycja. Dawid Kubacki 98 metrów i pozycja 5. Oraz Kamil Stoch również 98 metrów przy gorszym lądowaniu. Przy czym widać, że Polakowi jakby ta skocznia, ten profil skoczni i podchodzenie do lądowania nie leży, przez co uplasował się na pozycji 8. Konkurs rozpoczęty został z asekuracyjnej 17 belki. Wszystko przebiegało szybko i sprawnie. Zawodnicy stopniowo przejmowali punkt konstrukcyjny, a wracający do Pucharu Świata Severin Freund oddał dobry skok. Ale pierwszym zawodnikiem, który oddał skok na lub poza punkt konstrukcyjny, był Aleksander Zniszczał. Skoczył właśnie 90 metrów. Sędziowie w tym konkursie właśnie nie rozpieszczali notami, przy czym w kulm było to aż nadto widoczne. Czołowa 20 konkursu skakała już wyraźnie poza punkt konstrukcyjny. Filip Aschenwald 97 metrów, Peter Preutz 98,5 metra, Stefan Laie 99 metrów, Mariusz Lindvik 98 metrów, Kamil Stoch, tak jak już wcześniej wspomniałem, 98 metrów, Dawid Kubacki również wcześniej wspomniany 98 metrów, Karl Geiger 100 metrów, Stefan Kraft 98 metrów. Liderem po pierwszej serii był Karl Geiger, drugi był jego rodak Stefan Laie, a na trzecim miejscu uplasował się Stefan Kraft. Druga seria. Druga seria rozpoczęła się z 16 belki startowej. Zaczął bardzo mocno padać śnieg i poza Aleksandrem Zniszczołem, który skoczył 92 metry i miał wraz z Finem Antimalto dużą szansę na awans, pozostali zawodnicy nie mogli dolecieć nawet do punktu konstrukcyjnego. Jury postanowiło przerwać na moment konkurs, aby oczyścić tory najazdowe. Niedługo potem zapadła decyzja, że o godzinie 15:25 seria finałowa rozpocznie się jeszcze raz. Wyniki początku drugiej serii zostały anulowane. Można powiedzieć, że wracamy do przeszłości, gdyż tak jak za dawnych lat, jedna z serii zostanie w połowie powtórzona, a można powiedzieć nawet w całości. Ale przed oczami większość kibiców, szczególnie młodszych, miało Zefeld, które również zostało storpedowane przez mocno padający, rzęsisty śnieg. Restart rozpoczął się z 18 platformy startowej. Pierwszym zawodnikiem ponownego otwarcia był Anders Hare, gdyż poprzedni zawodnicy nie zdążyli wrócić na górę skoczni. W pewnym momencie korzystny wiatr się wzmógł i przestał padać śnieg. W konsekwencji zaczęliśmy oglądać dalekie skoki.
Konstantin Schmidt skoczył na odległość 95 metrów, Ziegler na odległość 96 metrów, Markus Eisenbichler na 95,5 metra, przy czym warto wspomnieć, że Eisenbichler był ówczesnym rekordzistą skoczni, a Piotr Żyła na odległość 95 metrów. Po skoku Piotrka Żyły pozwolono powtórzyć próby zawodnikom, których wyniki anulowano. Aleksander Zniszczył skoczył 90 metrów, przy czym warto wspomnieć, że w pierwszej serii, drugiej serii tej anulowanej, skoczył 92 metry, więc można powiedzieć, że trochę swój skok zepsuł. Antti Aalto poleciał na 91 metr, Dominik Peter skoczył 87,5 metra, Gregor Deschwanden 88,5 metra, a Roman Kołdelka skoczył 88 metrów. Po tych próbach wróciliśmy do rywalizacji o najwyższe cele w konkursie. Pozostała już tylko najlepsza dziesiątka. W niej niewiele się zadziało. O jedno miejsce z 6 na 5 awansował Marius Lindwik, o 2 z 8 na 6 Kamil Stoch, mocno spadł z 5 na 8 Dawid Kubacki, a Piotrek Żyła awansował do czołowej dziesiątki z 11 lokaty na 9. Lidera po pierwszej serii po raz trzeci w tym sezonie obronił Karl Geiger, skacząc również najdalej. Reszta zawodników z podium oraz czwarty Peter Preps po prostu obronili swoje pozycje. Zawody były rozgrywane przy pochmurnej pogodzie, a w drugiej serii, tak jak już wcześniej wspomniałem, przy mocno padającym śniegu. Przez cały konkurs towarzyszył kręcący wiatr, dochodzący maksymalnie do 0,5 metra na sekundę. Temperatura oscylowała w granicach 4 stopni. Najdłuższym skokiem dnia popisał się Niemiec Karl Geiger, który wygrał całe zawody, skoczył 100 metrów. Rekordu Markusa Eisenbichlera nie poprawił nikt, choć warto wspomnieć właśnie, że Karl Geiger skoczył metr bliżej niż rekord, nikt nie zaliczył upadku, a także nikt nie został zdyskwalifikowany. To było na tyle w sobotę, przechodzimy do niedzieli. Przedkonkursowe kwalifikacje wygrał Karl Geiger, drugie miejsce zajął Stefan Kraft, a trzecie Daniel Andretande. Tym razem Paweł Wąsek przebrnął kwalifikację, skacząc 86 metrów i plasując się ostatecznie na 34 miejscu. Pozostali biało-czerwoni, tak jak w czwartek, również zameldowali się w konkursie. Aleksander Zniszczał 91 metrów 31 miejsce, Klemens Murańka 83,5 metra 43 miejsce, Jakub Bolno 88,5 metra 37 miejsce, Piotr Żyła 90 metrów 25 miejsce, Kamil Stoch 93 metry 9 miejsce, a Dawid Gubacki 94,5 metra i 7 miejsce. Podczas tej serii bardzo kręcił wiatr, lecz mimo dobrych, drobnych przerw udało się je przeprowadzić bez żadnych problemów. Sobota to już poezja skoków narciarskich, 20 triumf Stefana Krafta w Puarze Świata, czwarty raz w sezonie 2019-2020, czym umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Puaru Świata. W tym konkursie dojrzeliśmy też spore awansy biało-czerwonych, ale do tego jeszcze przejdziemy. Konkurs rozpoczęty został z 16 belki startowej. Wiatr umożliwiał szybkie i sprawne przeprowadzenie zawodów, a także bardzo dalekie skoki. Świadczyć o tym może skok Ziggy Jelara, trzeciego zawodnika po pierwszej serii na Mistrzostwach Świata w Zefeld, który poszybował na odległość 98 metrów. Zawodnicy systematycznie skakali ponad punkt konstrukcyjny. Cenepreut skoczył na odległość 97 metrów, a Markus Eisenbichler 96 metrów. Świetnym skokiem popisał się Michel Heiberg, 100,5 metra, ale to był dopiero przedsmak kapitalnych lotów. Następny na belce zasiadł wielki Gregor Schlierenzauer. Odfrunął on na odległość 103 metrów, czym ustanowił nowy rekord obiektu. Warto wspomnieć, że za wiatr miał odjęty 11,9 punktu. Dzięki bardzo dobrym notom za styl Austriak objął prowadzenie w konkursie. Niedługo potem rekord dwukrotnego triumfatora kryształowej kuli wyrównał Niemiec Konstantin Schmidt. Również 103 metry przy wyższych notach pozwoliły wyprzedzić Gregora Schlierenzauera. Po tych dwóch skokach jury postanowiło obniżyć 16 na 15 belkę. Mimo to czołowi zawodnicy latali równie daleko. Filip Aschenwald skoczył na odległość 97 metrów, podobnie jak Peter Preutz, a Daniel Andretande poszybował na odległość 98 metrów. W pewnym momencie warunki się popsuły, a nawet zmienił się kierunek, a przy niskiej belce niewielu mogło cokolwiek zrobić. W konsekwencji Piotr Żyła i Mariusz Lindwik skoczyli poniżej oczekiwań. Wyzwaniu nie sprostał także trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch, który skoczył zaledwie 92 metry i po pierwszej serii plasował się na 17 miejscu. Kolejni zawodnicy mieli więcej szczęścia, gdyż wiatr znów był korzystny, a była to już tylko ostatnia dwójka. Karl Geiger skoczył 99,5 metra i objął prowadzenie, ponieważ skakał z niższej belki niż jego rodak. Na górze pozostał już tylko lider Puaru Świata Stefan Kraft. Jak na wielkiego lidera przystało, wyrównał rekord skoczni 103 metry, przy czym otrzymał bardzo wysokie noty za styl, nawet 20, przez co musiał objąć prowadzenie. Liderem po pierwszej serii został Stefan Kraft, drugi był Karl Geiger, a trzeci Konstantin Schmidt. Druga seria. Druga seria rozpoczęła się mocnym uderzeniem, Halvor Egner Granerud skoczył 96 metrów, następnie zawodnicy skakali dość dobrze, przekraczając punkt K minimalnie. Na belce zasiadł 17 po pierwszej serii Kamil Stoch. Skoczył na odległość 98,5 metra i przesunął się w konsekwencji aż na 9 miejsce. Następni zawodnicy skakali dość przeciętnie, z wyjątkiem zawodników, którzy przed czołową dziesiątką wyprzedzili Kamila Stocha. Ziggy Jelar powtórzył skok,
poprawiając się zaledwie o pół metra, skacząc 97,5 metra, Mariusz Lindwik skoczył 99 metrów i to zapowiadało wielkie emocje w samej końcówce. Fenomenalny skok oddał 9 po pierwszej serii Dawid Kubacki, poleciał na odległość 100 metrów i przesunął się aż na 4 miejsce. Spadli Gregor Schlierenzauer i Peter Prevc, którzy uplasowali się kolejno na 12 i 16 miejscu. Swoje pozycje po pierwszej serii obroniła cała pierwsza trójka. Z tej trójki tak naprawdę tylko Konstantin Schmidt był na styk i wyrwał podium Dawidowi Kubackiemu o 1,6 punktu. Geiger wygrał ze swoim rodakiem o 6,5 punktu, a Kraft o 10,1 punktu. Lider Pory Świata wygrał po raz 20 w swojej karierze i po raz 4 w tym sezonie, czym umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Pory Świata, tak jak już wcześniej mówiłem. Zawody rozgrywane były również przy pochmurnej pogodzie, przez co cały konkurs miał taką jakąś niemrawą atmosferę. Przez cały konkurs towarzyszył mocny przedni wiatr dochodzący maksymalnie do 2,5 metra na sekundę. Temperatura oscylowała w granicach 5 stopni. Najdłuższy skok dnia, wiadomo, to Gregor Schlierenzauer, Konstantin Schmidt oraz Stefan Kraft po 103 metry. Rekordzistą oficjalnym został Gregor Schlierenzauer, bo to on jako pierwszy pobił ten rekord, a Konstantin Schmidt i Stefan Kraft tylko wyrównali. Nikt nie upadł, a zdyskwalifikowany został tylko Daniil Sardiejew z Rosji. Lidera Pory Świata broni Stefan Kraft i powiększa swoją przewagę nad drugim Karlem Geigerem do 188 punktów. Trzeci Kubacki traci już 366 punktów, ale Polak wykonał zadanie, które miał tutaj zrobić, czyli wyprzedzić Ryoyu Kobayashiego, Japończyka, który uplasował się przed nim na trzecim miejscu. Dawid wypracował sobie dość małą przewagę wprawdzie, 22 punkty, mimo że jest specjalistą od skoczni normalnych. Liderami Pucharu Narodów wciąż pozostają Austriacy, na drugim miejscu plasują się Niemcy, a na trzecim Norwegowie, do których Polacy tracą zaledwie 40 punktów. Do lidera ta strata wynosi już jednak 525 punktów. Jak na pierwszy raz, to Rumuni zaliczyli bardzo dobry debiut. Pokazali, że potrafią wyjść z opresji, stosując trochę archaiczny, ale jednak skuteczny sposób. To znaczy, anulowali wyniki początku drugiej serii i rozegrali ją od początku. Myślę, że to była dobra decyzja, gdyż chcieli uniknąć kompromitacji w samym debiucie. Organizatorzy sprzętowo również nie zawiedli. Gdy trzeba było, to biegali po najeździe z dmuchawami i miotłami. Skoczkowie mieli przestronną poczekalnię oraz miejsce, aby pozostawić sprzęt i spokojnie się rozgrzać. Wszystko stało na bardzo wysokim poziomie. Brakowało tylko trochę atmosfery Pory Świata oraz biorąc pod uwagę, że było to za darmo, to także kibiców. Szczególnie widoczne było to podczas kwalifikacji. Same zawody przeprowadzono na dobrym i rekordowym poziomie. Skocznia przez cały weekend doczekała się 3 samodzielnych, a 5 wspólnych rekordów. Same zawody były emocjonujące i ciekawe. Zabrakło wprawdzie kilku czołowych zawodników, m.in. Ryoyu Kobayashiego, Roberta Johanssona, a także Domena Prevca, ale myślę, że to nie jest ostatni raz Rasnowa w Porze Świata i będzie się on pojawił częściej. Kto wie, może nawet w przyszłym sezonie. Nice. In plus, Karl Geiger, który jest dominatorem skoczni normalnych, na 4 rozegrane konkursy wygrał 3, a 4 razy był na podium. Stefan Kraft, który pewnie zmierza po kryształową kulę, drugą już w swojej karierze, oraz Norwegowie mieli sobie nie poradzić na skoczniach normalnych, a jednak wyszło im całkiem dobrze. Warto też wspomnieć o Antim Aalto, który wyrasta na gwiazdy i nadzieje fińskich skoków. Przypomnijmy, w ostatnich kilku konkursach prezentował się na naprawdę dobrym poziomie, a pamiętając przeszłe sukcesy Finów, to aż żal patrzeć na ich obecną formę. Wazonie jeden, bo panie nie powiem. In minus. Jan Herl nie może odnaleźć swojej formy z początku sezonu. Kilian Payer to nie jest już ten sam brązowy medalista Mistrzostw Świata z Zefeld. Taku Takeuchi oraz Cesmir Kozisek, którzy mają problemy, aby awansować do drugiej serii konkursu, a czasami też do samego konkursu. W przyszłym tygodniu czeka nas Puchar Świata w fińskim Lahti. Plastronu lidera bronić będzie Stefan Kraft. Kwalifikacje w piątek, 28 lutego 2020 roku o godzinie 17.30. Tuż po kwalifikacjach o godzinie 18.30 zostanie rozegrany konkurs indywidualny. Konkurs drużynowy w sobotę, 29 lutego 2020 roku o godzinie 15. Kwalifikacje w niedzielę od godziny 14, 1 marca 2020 roku, a konkurs indywidualny zostanie rozegrany tuż po kwalifikacjach o godzinie 15.30. Transmisja z Pucharu Świata w Lahti od piątku do niedzieli na antenach TVP Sport oraz w Eurosporcie. Czeka na nas również Puchar Kontynentalny w norweskiej Renie. Konkurs indywidualny w sobotę 29 lutego 2020 roku o godzinie 13. Drugi konkurs indywidualny w niedzielę o godzinie 10.15. Plastronu lidera broni będzie Klemens Aigner. A także Puchar Świata Pań w Oslo, który jest pierwszym aktem żeńskiej edycji Roer. 18.15 prolog w piątek, 7 marca 2020 roku, a w sobotę 8 marca 2020 roku o godzinie 17.15 konkurs. Plastronu lidera bronić będzie Chiara Helc. Natomiast trzy edycje w tym sezonie dobiegły już końca.
Fiska Panów, gdzie triumfował Niemiec Tim Fuchs, drugie miejsce zajął Austriak Stefan Rainer, a trzecie miejsce dla Austriaka Maximiliana Steinera. To nie miał być koniec, gdyż w dniach 22-23 lutego miały się odbyć zawody w Libercu, jednak przez brak śniegu zawody zostały odwołane. Fiska Kobiet również się zakończył absolutną dominacją Czeszek. Triumfowała Klara Ulrichowa, na drugim miejscu plasowała się Stepanka Plackowa, a trzecia była Karolina Indraszkowa. W klasyfikacji drużynowej triumfowały Słowenki przed Czeszkami i Austriaczkami. Puchar kontynentalny kobiet również się zakończył. Triumfowała Rosjanka Ksenia Kabulowa, drugie miejsce zajęła Austriaczka Sophie Szorszak, a trzecie miejsce Niemka Paulina Hessler. W klasyfikacji drużynowej triumfowały Niemki przed Austriaczkami i Rosjankami. To by było na tyle. Teraz lecimy do magicznego fińskiego Lahti, które bądź co bądź jest dla nas Polaków szczęśliwe i niech takie pozostanie. Następna flaszka właśnie po tychże zawodach. Ja tymczasem dziękuję za dziś, mam nadzieję, że się podobało. Bardzo miło, oceńcie mój debiut i do widzenia i do usłyszenia.